przed jakąś godziną, proszę Państwa, zakończyło się spotkanie, zakończyły się negocjacje w sprawie możliwych zwolnień na poznańskim porcie lotnisku Ławica. Z nami przy telefonach są prezes zarządu lotniska Ławica, Mariusz Wiatrowski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności, Jarosław Lange. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam pana, witam państwa. Może pierwsze pytanie do panów, no, zasadnicze, tak? Czy udało się osiągnąć jakieś porozumienie i czy te wiadomości, o które dotarły na początku do nas, że może dojść do zwolnienia nawet 40% załogi, są nadal aktualne, są na stole? Ile to jest też to 40%? Ile osób może stracić pracę? Może pan prezes Wiatrowski. Tak, dziękuję bardzo. Może od pewnego sprostowania chciałbym zacząć. Te 20% czy do 20%, nawet tak bardziej ściśle trzeba powiedzieć, to jest ten poziom, który my założyliśmy, znając, prognozując ruch lotniczy jakiś czas temu, i to była taka, nam się wydawała, dość realistyczna prognoza. I dlatego mówiliśmy o takim sposobie optymalizacji zatrudnienia, który nawet nie wymagałby zwolnień grupowych. Zgodnie z kodeksem pracy, ze względu na wielkość naszej firmy, gdzie zatrudniamy 320 osób, do 30 osób miesięcznie konsultujemy ze związkami zawodowymi. I oczywiście nie jesteśmy związani opinią związku zawodowego w takim układzie i podejmujemy decyzję właśnie w oparciu o zapotrzebowanie na pracę. To jest bardzo ważne, ponieważ COVID pozbawił nas 2/3 przychodów, a dodatkowo jeszcze przypominam państwu, przypominam słuchaczom, że my płacimy niespotykane w Polsce odszkodowania z tytułu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. To jest taki obszar, w którym jest ponadnormatywny hałas. Tylko że problem polega na tym, że my wypłacamy niespotykane w całym kraju odszkodowania. To jest kwota łącznie ze wszystkimi pochodnymi, również z tytułu tak zwanego klimatu akustycznego wewnątrz budynku, ponad 107 milionów złotych. Rozumiem. My się nie zgadzamy głównie z takim podejściem, gdzie jest orzekanie o spadku wartości nieruchomości. To chcę zaznaczyć, te rzeczy się za bardzo ze sobą łączą. Rozumiem. Bo inne koszty są w miarę zarządzalne. Natomiast wypłaty odszkodowań, niezależnie od tego, jakie jest nasilenie ruchu, są dokładnie takie same. I my w tym roku zapłacimy blisko 20 milionów złotych. W przyszłym roku zapłacimy blisko 20 milionów złotych. A ja w tym roku być może zarobię 35 milionów złotych. Dobrze. To nie jest pewne. Więc proszę zobaczyć na te proporcje, które są kompletnie rujnujące finanse spółki. Panie prezesie, jeśli pan pozwoli, pytanie do pana przewodniczącego. Panie prezesie, czy to jest tak może, że z tego, co przynajmniej słyszymy z ust pana prezesa Wiatrowskiego, czy można dojść do takiego wniosku, że oto po prostu pracownicy lotniska Ławica stają się pewną ofiarą, mają ponieść teraz ofiarę złego zarządzania lotniskiem i złych decyzji biznesowych, że to lotnisko w ogóle znajduje się w tym miejscu, w którym znajduje się i ponosi tak ogromne koszty, o których mówił pan prezes Wiatrowski przed chwilą, jak tłumacząc się tłumacząc też tym samym powody słabej kondycji lotniska, no i oczywiście COVID, na który nie wiem, czy wszystko można zrzucić. Panie redaktorze, szanowni państwo, najpierw sprostowanie słów pana prezesa, dla nas ważne. Dzisiaj te jednostkowe rozwiązywania stosunku pracy nie są uzgadniane i nie będą nigdy uzgadniane ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi. To jest jak gdyby sprawa jednoznaczna. Druga rzecz jest równie ważna. Problemy, które dzisiaj ma port lotniczy Ławica, i o tym wszyscy wiemy, również strona społeczna, również pracownicy, są nie tylko związane z pandemią, z COVID-19. I teraz ważna rzecz. COVID-19 nie skończył się niestety w czerwcu. On nadal będzie trwał i problem, który polega,
tutaj na tym, że nie wiadomo jak długo. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to właśnie od długości trwania tej pandemii będziemy mieli taką, a nie inną sytuację w ruchu lotniczym, a to przekłada się na konkretną sytuację już biznesową, finansową portu. I teraz rzecz trzecia, bardzo ważna, bo przecież to nie jest tak, że ratowanie portu Ławica może się odbyć albo powinno się odbyć tylko kosztem pracowników. Na to też nie ma tutaj zgody ze strony społecznej. A przypomnę, bo w kwietniu myśmy po rozmowach z zarządem i po wspólnym szukaniu kompromisu ratowania Ławicy zdecydowaliśmy się na obcięcie premii dla wszystkich pracowników i zdecydowaliśmy się również na to, żeby uruchomić tarczę, czyli wejść tutaj ten obniżenie wymiaru czasu pracy do 20%, czyli obniżenie wymiaru wynagrodzeń też o 20%. I teraz mamy ten trzeci strzał, który już naprawdę nas powala. To jest kwestia tego poziomu zwolnień docelowego. Nie wiem jakiego, bo pan prezes mówi tutaj o do 20%. No też są jakieś szacunki do 40%. Nie wiem, ale w każdym bądź razie... No, panie przewodniczący, ja bym tutaj nie bagatelizował... Panie przewodniczący, jedno zdanie. Ja bym nie bagatelizował tej kwestii, bo 20 a 40% to jest znacząca różnica, prawda, dla pracowników. No to na pewno, ale proszę mi pozwolić dokończyć jedną rzecz. Mianowicie ja bardzo się cieszę, bo to z inicjatywy Związków Zawodowych odbyło się dzisiaj spotkanie wszystkich osób, które konstytuują tą sytuację w porcie, a więc strony właścicielskiej. Trzy oczywiście podmioty, bo i miasto Poznań, i Urząd Marszałkowski, tak. I też polskie linie. Później drugi podmiot to oczywiście zarząd i strona społeczna, czyli dwa związki zawodowe, dwie centrale. I to było myślę, że pierwsze spotkanie, w których szukamy najlepszego rozwiązania. Wiemy, że to nie jest łatwe i wiemy, że to nie jest trudne, ale podam tutaj państwu może jedną taką tezę, która dla nas jest fundamentalna. Nie wyobrażamy sobie, mówię tu o stronie społecznej, mówię tutaj o pracownikach, nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, że obronimy port lotniczy kosztem naprawdę daleko idących, przeogromnych zwolnień, to raz. I dwa, nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, i to już mówię nie tylko ze względu na zwolnienia pracowników, ale też ze względu na strategiczne miejsce portu dla gospodarki, dla kultury, dla nauki miasta Poznania i regionu Wielkopolska, dla całej Wielkopolski, żeby tego portu nie było. No tak, ale z drugiej strony tutaj pan prezes być może zasadnie całkiem wskazuje na te odszkodowania, które są tak ogromne, które tutaj cały czas lotnisko musi podnosić. Pan prezes ma świętą rację, też jesteśmy oburzeni, ja osobiście jestem bardzo oburzony, bo jak to się dzieje, że w innych częściach Polski sądy inaczej zasądzają i odszkodowania są nieprawdopodobnie niższe niż to, co jest zasądzane w Poznaniu, w Wielkopolsce. Ja rozumiem, że sądy są niezawisłe i to szanuję i z tego powodu się cieszę, ale mamy konkret. Mamy tak przeogromne pieniądze, które musi port wyłożyć na te odszkodowania, patrząc oczywiście proporcjonalnie do innych portów, że to nijak się nie ma do pewnej uczciwości, patrząc z perspektywy zasądzania tych odszkodowań. Jeśli można do pana prezesa pytanie takie proste, zupełnie banalne, ale może ważne dla pracowników też. Czy proponowane zwolnienia nawet do tych 40% załogi dotkną także samego zarządu, administrację, radę nadzorczą? My ograniczamy wszystkie koszty. No, jeżeli chodzi o zarząd, to już musi pan zapytać redaktor właścicieli, jak będą kontrakty menedżerskie formułowane. Nie my je formułujemy, nie jesteśmy sędziami po własnej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, to nie ma żadnej różnicy. Wszyscy zostali pozbawieni premii. Jeżeli będzie dochodziło do optymalizacji zatrudnienia czy zmniejszania jakichś komórek, to tak samo. I to już dotyczy w tej chwili, czy to jest dyrektor, czy to jest kierownik, to nie ma żadnego znaczenia. My po prostu musimy dospasować firmę, wielkość firmy po prostu do ruchu lotniczego, bo my nie przetrwamy. Teraz ten płacz, który ja absolutnie rozumiem, tak? Ta obawa utraty miejsca pracy dzisiaj dotyczy powiedzmy 20% pracowników, tak? Miejmy nadzieję, że scenariusz, że będzie 40% się nie zrealizuje. Ja tylko mówię o pewnej możliwości i namawiam związki zawodowe, żeby właśnie uzgodnić z nami taki scenariusz, żebyśmy mogli szybciej i elastyczniej reagować. Natomiast prawda jest taka, że my musimy dostosowywać to
również ze względu na bank finansujący naszą działalność. Jeżeli okaże się, że my nie jesteśmy w stanie zwrócić pieniądze, które pożyczyliśmy, ponieważ mamy zbyt wysokie koszty, a właśnie finansowanie mamy dostać w ciągu 2-3 tygodni, ponieważ te wydatki my ciągle mamy, to my, mówiąc krótko, będziemy mieli mniej problemów z tym, kto będzie zwolniony, tylko po prostu trzeba będzie firmę postawić w stan upadłości, przed czym, i tutaj bardzo chcę podziękować panu przewodniczącemu Lange i wszystkim organizacjom związkowym, przed czym bardzo się bronimy i staramy się tutaj współdziałać. Oczywiście te interesy pracodawcy i pracownika nie zawsze są takie same, co oczywiste, albo wybiórcze one czasami dotykają jedne osoby, a inne nie. Natomiast służy to wszystko jednemu, żeby przetrwać czas pandemii. Tylko tak powiedziałem, nas gnębi niepewność, bo nie wiemy, jak długo będzie to trwać i musimy mieć mechanizmy, wbudowane mechanizmy, które będą nam pozwalały w miarę elastycznie do jakiegoś poziomu oczywiście zarządzać kosztami, z tym kosztami pracy. Wszystkie koszty idą. Rozumiem. Panie przewodniczący, pytanie do pana, czy jednak pracodawcy zarządu, czyli te trzech udziałowców, o których pan już wymieniał, czy te zwolnienia, mówiąc krótko, też nie powinny dosięgnąć tego managementu najwyższego. Być może one by też uratowały kilka tych najbiedniejszych etatów, nazwijmy to, osób, dla których to może być jedyne źródło dochodu. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, żeby ten pomysł na ratowanie ławicy był pomysłem komplementarnym. Oznacza to dokładnie tyle, że chcemy znaleźć wspólnie, razem wszyscy, z zarządem, z organem właścicielskim i oczywiście tutaj z nami, ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, z pracownikami, możliwie najlepsze rozwiązania, które są możliwe oczywiście prawnie, ale które też są możliwe, patrząc z perspektywy pewnej synergii, pewnej współpracy pomiędzy tymi trzema podmiotami, czyli organu właścicielskiego, zarządu i tutaj strony społecznej. I dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, tak to rozumiem, to było ważne, bo pierwsze takie spotkanie, w którym szukamy jakiegoś rozwiązania. Mam nadzieję, że znajdziemy to komplementarne porozumienie i też pomysły na to, jak w najbliższej przestrzeni czasowej, myślę, że kwestia nie tylko pół roku, ale pewno i roku, być może nawet dwóch, znaleźć dobre rozwiązanie, żeby wszystkie te elementy połączyć i szukać najlepszego rozwiązania. Panie przewodniczący, to jest zadanie nas wszystkich. Ale czy nie jest tak jednak, że pracownicy też odebraliby za wiarygodne, gdyby faktycznie organ właścicielski, jak pan to nazywa ogólnie, podjął decyzję o tym, że tniemy, owszem, ale równo, tak? I w Radzie Nadzorczej, i w Radzie, powiedzmy, i w zarządach, i w biurach, i tak dalej, i tak dalej. Panie Radorze i też panie prezesie, dla mnie jest rzeczą oczywistą, że kiedy mamy sytuację, kiedy, przepraszam za kolokwializm, łajba się chwieje i za chwilę się wywróci, to jeżeli chcemy ją ratować, to wszyscy musimy zrobić krok do tyłu. Wszyscy ten krok do tyłu oznacza dokładnie tyle, że musimy się na pewne rzeczy wspólnie umówić i przyjąć takie rozwiązanie. No to tak, nie może tylko być tymczasem pod tytułem, że my tutaj nie możemy nic zrobić, to wy musicie coś zrobić, albo w drugą stronę jeszcze inna formuła jakiegoś szukania rozwiązania. Czy pracownicy tych słów prezydenta Jacka Jaśkowiaka o możliwej upadłości, który straszy upadłością firmy, nie odbiorą po prostu jako szantażu takiego negocjacyjnego? No myślę, że pan prezydent zbyt emocjonalnie tutaj powiedział o tym, bo przecież to, czy firma będzie funkcjonowała, czy nie, to jest kwestia nie tylko zachowania pracowników, bo są przecież inne elementy. Po stronie kosztów, koszt wynagrodzenia jest tylko jednym z elementów tych kosztów, a są przecież inne. Są inwestycje, są środki, to jest pytanie o zachowanie organu właścicielskiego, czyli właścicieli. I także mamy całą spektrum różnych elementów, które tutaj ze sobą współgrają. Pan prezes Wiatrowski. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić wspólnie, no to na pewno solidarnie obniżać te koszty. To bez wątpienia. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. Część osób, część specjalistów po prostu
może nie zaakceptować obniżenia kosztów i po prostu odejdzie. Mhm. Więc to nie jest taka prosta, to nie jest prosta rzecz. To naprawdę trzeba dopasowywać, co jest bardzo umiejętnie, a każdy pracownik podejmuje decyzje indywidualnie. To, że akurat naszą branżę dotknęła tak ciężka sytuacja i my rzeczywiście walczymy o przetrwanie, to nie oznacza, że rynek pracy przestał funkcjonować. To jest oczywiście, ja to też mówię poniekąd przeciwko sobie w tym momencie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że na normalnym rynku pracy nadal uczestniczę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie rozważania za chwilę, żeby nie powiedzieć tak, za, jak powiem, za brzechwą, że skończcie te dyskusje głupie, ponieważ i tak wszyscy skończycie głupie. Więc tą zupą dzisiaj jest wstrzymanie finansowania przez instytucje, przez bank. I to jest dla nas sprawa absolutnej pierwszej wagi. Jeżeli nie dostaniemy tego finansowania jeszcze w tym roku, to my mamy środki finansowe tylko do pierwszego kwartału. Mhm. I tak ten zbliża się, więc to jest naprawdę sytuacja wyjątkowa. Mhm. Ja powiem jeszcze raz, zgadzam się z panem przewodniczącym i ze związkowcami, że chcą się przyglądać temu, czy to, jak w cudzysłowie, nie jest wyłącznie ich kosztem. Że tak naprawdę spółka czyni oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. No ale właśnie koszty pracy i część kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą jest część kosztów elastycznych, a część jest kosztów sztywnych. No trudno oszczędzać na mediach w sposób bardzo płynny lub na jakichś innych stałych wydatkach. Panowie, na koniec, panie prezesie, panie przewodniczący, kiedy następne spotkanie i czego będzie, jakby, czego się spodziewacie po tym następnym spotkaniu? Czy jest jakiś krok przewidziany? Proszę Państwa, no tutaj po stronie związków zawodowych będziemy przygotowywali nasz pomysł dotyczący ewentualnego ratowania i tej synergii, czyli współpracy wszystkich podmiotów organu właścicielskiego, zarządu i oczywiście tutaj strony społecznej. I być może w najbliższym czasie, ale liczę, że to będzie ten horyzont 2 tygodni, postaramy się spotkać ponownie i szukać rozwiązania, które być może będzie możliwe. I to na pewno przedłożymy i zaprezentujemy z jednej strony organowi właścicielskiemu, jak i zarządowi. Panie prezesie? No, bardzo na to liczę. My oczywiście wykonujemy bardzo intensywne działania, chociażby staramy się środki z Polskiego Funduszu Rozwoju, te środki pomocowe, które dla dużych firm, one są już oczywiście trudniejsze, ale również liczymy na to, że wszystkie nasze działania, bo tak naprawdę temu to służy, ta analiza kosztów i te rozmowy ze związkami dotyczące obniżenia kosztów pracy przez czas trwania pandemii, mają nas uwiarygodnić właśnie w oczach instytucji finansujących. Właśnie po to, żeby wrócić do normalności i później normalnie działać. Ja przypominam, że Łewica miała w ciągu najbliższych 2-3 lat osiągnąć poziom 3 milionów pasażerów. A tymczasem spadamy o 1/3. Jeżeli osiągniemy w przyszłym roku 1 milion pasażerów, to będzie bardzo dobrze. Jest umówione następne spotkanie, czy nie na koniec? To spotkanie jest nieumówione, ale jeszcze jedna rzecz, tylko powiem bardzo szybko. Oczywiście pan prezes ma rację, też tak uważamy. Potrzebny jest na dzień dobry tlen, czyli dopływ gotówki na teraz, na już, ale też spoglądamy na to z perspektywy na przykład rocznej, bo jeżeli się okaże, że pandemia będzie trwała rok, półtora, nie daj Boże, albo dłużej, no to rzeczywiście problem jest zdecydowanie bardziej poważny. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz prezes zarządu lotniska Ławica Mariusz Wiatrowski. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję i pozdrawiam.